Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Sean Parker, amerykański miliarder, zakłada Instytut na rzecz rozwoju immunoterapii. To metoda walki z rakiem, która wykorzystuje system odpornościowy chorego. I na ten temat rozmawiam z panem doktorem Grzegorzem Lubońskim, onkologiem, chirurgiem Centrum Onkologii. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I panem Antonim Rodowiczem, prezesem fundacji Tam i z Powrotem, która wspiera ośrodki onkologiczne w Polsce. Na pracę nad immunoterapią Parker przeznaczy 250 milionów dolarów. Na czym dokładnie polega ta metoda? Kropla w morzu potrzeb, chciałoby się powiedzieć. Znaczy ja muszę powiedzieć, że to jest kolejna nadzieja. Jak zaczynałem prowadzić wykłady szkoleniowe przed 30 laty, to mówiłem o metodach leczenia walki z rakiem. Podstawą oczywiście była wówczas chirurgia, drugą metodą była radioterapia. No, rozwijającą się przed tymi 30 laty była chemioterapia. No i wspominało się wówczas zawsze o immunoterapii. No i tak przez 10-15 lat mówiłem o tych czterech metodach. Później zarzuciłem im mówienie o immunoterapii, ponieważ no nie było w tej gałęzi walki z rakiem nie było postępu. I teraz rzeczywiście w ciągu ostatnich no mniej więcej 10 lat zaczęło się o tym znowuż coraz więcej mówić. To jest wynik tego, że no poznaliśmy coraz więcej mechanizmów, coraz więcej czynników jesteśmy w stanie zróżnicować w poszczególnych podtypach nowotworów i w związku z tym okazuje się, że te są różne typy, różne podtypy, no bardzo takie powiedziałem specyficzne i w związku z tym stąd powstała koncepcja tej takiej terapii leczenia nowotworów zindywidualizowanej, spersonalizowanej, także w tej chwili no zbliżamy się do momentu, w którym będziemy szukali dla każdego pacjenta i dla każdego nowotworu tej takiej swoistej metody. Profesor Roy Herbst, szef onkologii klinicznej w Centrum Onkologii w Yale, mówił, że ta immunoterapia może zastąpić chemioterapię w ciągu następnych 5 lat. No to znaczy, chcielibyśmy. Na pewno nie we wszystkich typach nowotworów, ponieważ wiadomo, że nie ma takiej uniwersalnej metody. Natomiast my już w tej chwili wiemy, że jest grupa nowotworów, które są tak zwane immunoczynne. I takich no, niewątpliwie nowotwory układu chłonnego. Jednym z takich nowotworów jest też niektóre typy czerniaka. I tutaj wykorzystanie właśnie tych walorów takich immunostymulacji no, daje szansę poprawy wyników leczenia. Także tutaj oczekiwanie, że to zastąpi chemioterapię, to jest jeszcze trochę przedwczesne, zwłaszcza w tak zwanej całościowej metody leczenia nowotworów. Na pewno jest to metoda bardzo obiecująca z tego względu, że wykorzystuje ona, no powiedziałem, tak zwanie łagodniejsza biologicznie, bo nie trujemy, tylko wykorzystujemy te mechanizmy odpornościowe, żeby ten, czy dodajemy nowych, tak jak chciałoby się no, traktować to jako coś w rodzaju szczepionki na raka. Że podajemy, czy może nie tyle szczepionki, bo to raczej już wtedy, kiedy ten nowotwór występuje, jakiejś surowicy, czyli podajemy coś takiego, co aktywizuje te mechanizmy odpornościowe i organizm sobie sam daje radę z rakiem. Czy te badania w jakiś sposób wpłyną na polskich pacjentów onkologicznych? Z pewnością, aczkolwiek jest to metoda jeszcze bardzo droga. To jest też bariera, dla której jej stosowanie jest tak niechętnie wprowadzane przez państwa, a zwłaszcza przez NFZ, ponieważ jest to droga terapia, aczkolwiek niebywale skuteczna, jak pan doktor mówił, odbywa się z bardzo małym kosztem dla pacjenta, co jest niesłychanie ważne dla wychodzenia później z choroby. Nasza fundacja w jednym z licznych wydawanych poradników informuje właśnie chorych, którzy tej metodzie będą poddawani albo są poddawani o skutkach tej metody, o skutkach ubocznych, które są oczywiście o wiele mniej istotne i mniej ważne jak w przypadku chemioterapii czy radioterapii, aczkolwiek też są, więc te badania, rozwój badań to jest ogromna nadzieja oczywiście dla wszystkich chorych, których przybywa na świecie lawinowo. No jest, w tej chwili mamy 14 milionów zachorowań rocznie, a w przeciągu 15 lat to będzie już 20 kilka milionów rocznie nowych zachorowań na raka. Więc każde, jak pan doktor powiedział, to jest kropla w morzu potrzeb, ale każde pieniądze i każda wspólna akcja, bo to jest też jest bardzo ważne, że to jest łączenie kilku instytutów do walki z rakiem, nad badaniami do walki z rakiem, to jest niesłychanie ważny krok naprzód. Mamy nadzieję, że to zachęci innych możnych
też do takich inicjatyw, bo w tej chwili cała nadzieja w badaniach nad walką z rakiem to jest w instytutach, które się łączą między sobą. Już od wielu lat istnieje taki system, który pozwala błyskawicznie przekazywać sobie informacje na temat kolejnych etapów tych badań i łączą się między sobą ośrodki amerykańskie, które są najsilniejsze, ale też indyjskie, gdzie są w tej duży materiał. Duży materiał, jest tak. Także oczywiście w Polsce dochodzą do nas te nowinki, aczkolwiek z pewnym opóźnieniem. Jak wielu pacjentów w Polsce podlega może immunoterapii, leczy się immunoterapią? No ja myślę, że na tak postawione pytanie nie potrafimy odpowiedzieć, dlatego że to nie można powiedzieć, bo to trzeba, tak jak wspomniałem, to nie jest ogólnie pacjenci spośród tych 150 tysięcy nowych zachorowań na raka rocznie, to myślę, że patrząc na możliwości immunoterapii, rozkładając nowotwory na te, które mogą temu podlegać, no to pewnie myślę, że jakieś 10% pacjentów to są ci, którzy z tej immunoterapii, według mojej powiedzmy obecnej wiedzy, oczywiście to się zmienia, ponieważ to jest taka bardzo, bardzo rozwojowa metoda, może się okazać, że poznamy nowe mechanizmy, że ta możliwość immunoterapii rozszerzy się też na inne nowotwory, także tutaj w tej chwili mówić o grupie chorych, którzy tego wymagają, no chciałoby się, żeby po pierwsze to, o czym Pan wspomniał, żeby wszyscy chorzy, u których to leczenie może być korzystne, żeby to leczenie mogli mieć zaoferowane, więc to jest ten dodatkowy element ekonomii. No i poza tym ja jeszcze chciałbym tak zwanie ostudzić też te nadzieje, bo to nie jest tak, że nagle jak da się pieniądze i kupi się jakieś wirtualne leki, no bo to też nie są takie jednoznaczne, to nie jest penicylina, którą się zacznie wstrzykiwać wszystkim chorym na nowotwory i oni nagle zaczną się sami z tymi nowotworami walczyć. Jest to bardzo obiecująca metoda ze względu właśnie na to, że jest to metoda, która ma warunki po temu, żeby być mało szkodliwa dla pacjenta, a bardzo pomocna dla zwalczania tego nowotworu u tego pacjenta. Także tutaj no, muszę powiedzieć, no, to o czym Pan wspomniał, że w tej chwili dzięki tym możliwościom komunikacji to nie przesyła się gońcem informacje, tylko nagle ukazują się jakieś informacje i to w wielu przypadkach już w tak zwanej skali światowej, w tej całej sieci. No i to pozwala na to, że coraz więcej ośrodków może się włączać do tego kolejnego badania. Czy można uznać, że już po krótkim czasie, że jakaś metoda no, przyniosła nadzieję, spodziewane efekty i wtedy dołącza się więcej ośrodków, czyli zwiększamy, żeby zminimalizować to ryzyko przypadkowości, zwiększa się większej liczby ośrodków prowadzenia tego badania, czyli skraca się okres tego od eksperymentu do efektu, czyli jest szansa, to jest właśnie ta główna nadzieja dla chorych, o czym Pan wspomniał, ta współpraca wieloośrodkowa, że w wielu ośrodkach można wtedy szybko zebrać materiał i szybko odpowiedzieć, że rzeczywiście na tą metodę, ta metoda może być stosowana u pacjentów. Dziękuję serdecznie za rozmowę.